Cześć, tu Maciek Ziegler z sukcesstudio.pl. Nie tak dawno zrobiłem filmik, w którym przedstawiałem, czego niestety nie możesz nauczyć się w szkole. Tym razem pójdę podobny temat, ale trochę w drugą stronę. Czego w szkole powinieneś się jednak nauczyć? To dzisiaj chciałbym przedstawić w kilku punktach. Postaram się zrobić to w bardzo krótki, skondensowany sposób. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Więc nie będę więcej marudził, tylko przejdźmy do rzeczy. Zapraszam. Szkoły często uczą tego, że nie powinniśmy popełniać błędów. Wcale w szkole się nie dowiesz tego, że często te błędy popełnisz. I to, że popełnisz błąd, to wcale nie przekreśla już twojego życia. Tutaj kłóci się to z tym bezstresowym wychowaniem. Bardzo ciekawa koncepcja, tylko że niestety zupełnie nierealna i nieprawdziwa. Nie ma czegoś takiego jak bezstresowe wychowanie. No, możemy kogoś trzymać pod kloszem, ale w którym momencie zacznie się dziać tak, że spod tego klosza go wyciągniemy? Czy lepiej jest tak, że już pięciolatek czy czterolatek ma jakieś doświadczenia życiowe, że nie wiem, jak się przewróci, to będzie go kolano bolało, czy jak nie posłucha mamy, to też to może słabo wyjść na tym. No tu pewnie ktoś mi zaraz powie, że to zły przykład. No dobrze. Generalnie chodzi mi o to, że to nie jest tak, że człowiek powinien być odizolowany od pewnych bodźców, bo naruszy to jego delikatną psychikę i delikatną budowę ciała. Więc chuchajmy i dmuchajmy, a w wieku 25 lat, jak skończy studia, nagle się okaże, że wcale nie będzie zarabiać tyle, ile mu się wydawało i ile mu się wmawiało. Po drugie, okazuje się, że trzeba chodzić codziennie do pracy. Ale pech. Po trzecie, okazuje się, że studia, które wybrał, które wybrała, no, delikatnie mówiąc, tak jak mówił to Fredek Kiepski, dla mnie nie ma pracy w tym kraju, w zawodzie, który się nauczyłem. A zupełnie nikt mnie nie przygotował na to, że skoro sobie wymyśliłam, że będę fizykiem kwantowym w wiosce pod, nie wiem, pod jakimś większym miejscowością, przepraszam, specjalnie kombinuję, żeby żadnej miejscowości nie obrazić, no to może być tak, że tam raczej nikt reaktora atomowego nie postawi do dalszych badań, nikt nie wyłoży takich pieniędzy, więc no raczej trzeba będzie się albo gdzieś przenieść, często niestety poza Polskę, albo cóż, chyba trzeba będzie zmienić zawód. No tego niestety nikt nas do tego nie przygotowuje. Nikt nie przygotowuje w szkole do tego, że będą błędy, że będą porażki, że życie nas będzie kopało w dupę, przepraszam za słowo, jak w bęben. W każdym razie to nie będzie tak, że będzie usłane samymi różami. Zresztą powiem Ci szczerze, ja często dochodzę do tego, że tak naprawdę, gdyby nie to, że dzieją się też i te złe rzeczy, to nasze życie byłoby nudne. No bo jeżeli wszędzie bym szedł i wiedział, że mi wszystko wyjdzie, no to gdzie emocje? No zupełnie nie byłoby tego.
Nie, jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, jak można w ogóle tak pod kloszem całkiem kogoś uczyć i wychowywać przez wiele lat, a potem nagle, dobra, teraz leć i wypychamy z gniazda, bo mamy cię dosyć. A może druga wersja, będziemy cię trzymać, aż my padniemy trupem. To wtedy nagle synuś i córeczka okaże się, że no niestety rodziców nie ma i dopiero jest bigos. I to taki mocno przeterminowany. Przejdźmy dalej. Kolejna rzecz, którą powinny uczyć szkoły, a często nie uczą, to kreatywność. Właśnie to radzenie sobie w życiu. Jeżeli nie mam zielonej kredki, no to mogę użyć niebieską i żółtą i też będę mieć zieloną. Odpowiednio tam trzeba zrobić i będzie. Nie uczymy się właśnie takich rzeczy, tej zaradności życiowej, szukania rozwiązań. Tego nikt nam nie pokazuje. A to jest bardzo ważna rzecz, którą warto się nauczyć w życiu. Zaradności. Radzenia sobie z różnymi porażkami. Odnajdywania innych rozwiązań. Skoro nie dało się drzwiami, wejdę oknem. Okno jest wysoko, wezmę drabinę. Okno jest zakratowane na pierwszym piętrze, wejdę przez drugie piętro. No i w czym problem? Można zawsze znaleźć rozwiązanie. Uczmy tego, że rozwiązanie może być, ale uczmy też tego, że czasem tego rozwiązania po prostu może nie być. Chociaż wiele jest przykładów takich, że jak to się mówi, ktoś był głupi i nie wiedział, że się nie da, więc to zrobił. No takich przykładów jest całe mnóstwo. Chociażby, no nie przypomnę sobie teraz nazwiska, słynny matematyk, który przychodził na zajęcia, zwykle się mocno na nie spóźniał, więc przepisywał wszystko z tablic i te zadania na studiach tam sobie robił w domu. I któregoś dnia przepisał dwa problemy, które do tej pory były nierozwiązywalne, a które były omawiane na wykładzie. No, posiedział parę dni dłużej, zastanawiał się, dlaczego takie trudne przykłady, ale je roztrzaskał. No, facet nie wiedział, że się nie da. I to zrobił. Więc często to rozwiązanie jest. Może po prostu trzeba je bardziej poszukać. Proste? Szkoła definitywnie nie uczy nas zarządzania finansami. Uczymy się matematyki jako takiej. Uczymy się różnych wzorów, działań, sporej części zupełnie nieprzydatnych nam później na kolejnych etapach życiowych, ale niestety nie uczymy się zarządzania finansami, nie uczymy się ekonomii, nie uczymy się planowania budżetu, nawet domowego. Nie uczymy się tego. Tego w szkole nikt nie pokazuje. Zawsze mnie zastanawiał właściwie dlaczego. A może nauczyciele sami nie do końca potrafią takie rzeczy. Cóż, może rzeczywiście tak być. W każdym razie nad tym mocno bym bolał, że nie uczymy w szkole zarządzania finansami. Nie uczymy, co można zrobić z pieniędzmi, jakie są alternatywy, jakie są możliwości. I tutaj młody człowiek wchodzący na rynek pracy często wydaje mu się, że jak dostanę tą najniższą krajową, te 2,5 tysiąca wypłat, to będzie świat, co ja za to... Ja za to normalnie będę jeździł gdzieś nie wiadomo co, jacht kupuję za 2 miesiące takiej pracy. I to nowy. Tylko potem okazuje się, że skoro wyprowadziłeś się z domu rodzinnego, to lodówka jest dziwnie pusta. Nikt jej nie napełnia.
to, że wyprowadziłeś się z domu rodzinnego, okazuje się, że jak pranie rzucisz w łazience, to ono nie znika i nie pojawia się nagle w cudowny sposób w twojej szafie poukładane. To, że nie zrobiłeś zakupów, to oznacza, że nie będziesz jadł. Przychodzisz, zaglądasz do lodówki, a tam zostały tylko dwie rzeczy. Światło i echo. Tak to wygląda. Skoro nic tam nie włożyłeś, to tam nic nie ma. Hello, witamy w dorosłości. Tak ta dorosłość wygląda, ale przykro. Okazuje się, że trzeba te pieniądze wydać nie tylko na czynsz, nie tylko na opłacenie sobie komórki, internetu, najważniejsze rzeczy wymieniam, bo przecież nie będę wymieniał takich rzeczy jak prąd, woda. Czy to starzy zawsze płacili. Śmiecie? A, tam sortować, no tak. A, że to trzeba? A, że to ja? A, że to ja będę więcej płacił, jak coś tam nie posortuje tak, jak trzeba? No tak to wygląda. A to zniżka na bilet mi się już nie należy? A dlaczego? Przecież byłem studentem. Zawsze było dużo taniej. A teraz muszę całość płacić? Ale dlaczego aż tyle? Dlaczego to takie drogie? Ojej! To z tej mojej wypłaty najniższej krajowej to chyba mi nie wystarczy nawet na to, żeby codziennie jeść pizzę albo codziennie wypadać na browara z kolegami po pracy. Jakieś to życie szare i nieciekawe się zaczyna robić. Nie uczą nas w szkole w ogóle psychologii. Ja już nie mówię o tu jakichś poważniejszych rzeczach typu manipulacje innym człowiekiem czy coś w tym stylu. Po drugie, tutaj się pewna część na mnie obrazi, ale naprawdę zauważyłem to, że większość osób, które wybiera kierunek psychologia, to tak naprawdę, nie wiem, chyba liczą na to, że będą mieć tam darmową poradę, bo tak naprawdę to im jest ten psycholog potrzebny do szczęścia. No, to bardzo przykro mi powiedzieć, ale no niestety nie jest to przykład jednej osoby. Takich osób poznałem w swoim życiu na pewno ponad setkę i może z jeden przypadek był osoby, której niekoniecznie ten psycholog był potrzebny, reszta miała naprawdę poważne problemy. Więc to też taka ciekawostka wybierania kierunków takich, które właściwie to mają nam pomóc. Tyle tylko, że tak nie jest. Wcale nam to nie pomaga. Generalnie warto by się było nauczyć tej psychologii. Warto byłoby chociaż podstawy jej poznać. Niestety tutaj szkoły niekoniecznie potrafią to zrobić. Często nawet psycholog szkolny nie potrafi dotrzeć do młodzieży. To jest dziwne, bo teoretycznie jest fachowcem i powinien umieć to robić, a może często nie chce mu się. Nie wiem, tu mi jest trudno powiedzieć, ale zauważyłem, że tego nie ma, a na pewno warto by było, żeby to było. Tutaj brak chociażby budowania tej pewności siebie u ludzi i tak dalej. Często nastolatki przeżywają naprawdę spore kryzysy, poważne problemy i tak dalej. I tutaj to podbudowanie ich pewności siebie na pewno jest dosyć istotne i ważne. To powiedzenie do nastolatka, że jesteś wartościowym człowiekiem. To czasami jest mu, jej bardzo potrzebne. Tutaj warto poznać tego rodzaju rzeczy. Po drugie, w dorosłym życiu jesteśmy narażeni na wiele sztuczek psychologicznych, psychomanipulacji, innych tego typu rzeczy.
kończąc szkołę, człowiek jest zupełnie bezradny. Jest tak jak ta staruszka, tylko że ona ma już demencję starczą, wpuszczona w paszczę sprzedawców garnków, kołder i innych rzeczy, które sprzedawcy wymuszają jej, że musi na to wziąć kredyt, bo to taka okazja życia, która za chwilę się nie powtórzy. Nie okaże się, że za pół ceny te rzeczy może kupić w sklepie za rogiem. To jedna z tych rzeczy, które warto uczyć się, warto poznawać. Tutaj bardzo szanuję Aleksa Barszczewskiego, który wspomina o tym, że warto poznawać tego typu rzeczy, sztuczki psychologiczne, sprzedaż, te sztuczki w relacjach między ludźmi, nie po to, aby je stosować, tylko po to, aby się przed nimi bronić. Dlaczego tego szkoła nie uczy? Cóż, może ludźmi, którzy nie znają tych sztuczek, dużo prościej jest manipulować. Dużo prościej jest zarządzać. Tutaj zobacz, że kolejny raz pokazuje ci argument za tym, aby się uczyć pewnych rzeczy. Za tym, aby poznawać pewne rzeczy. Ale mi zaczyna smutno wychodzić odcinek. Przejdźmy dalej. Szkoła nie uczy nas szybkiej i skutecznej nauki. Tutaj warto, aby ten temat zrozumieć, polecam pewien filmik, udostępnię go i tutaj, i postaram się w opisie też zamieścić, gdzie bardzo fajnie jest opisana historia powstania szkół, którymi mamy do dzisiaj do czynienia. Dla zachęty powiem ci, że opisane jest tam, dlaczego nauczyciel powinien bardzo mało zarabiać i dlaczego tak, a nie inaczej mają być prowadzone zajęcia. To wcale nie jest przypadkowo, że w szkole dużo się nie nauczysz. To wcale tak nie jest. To nie jest przypadek. To jest świetnie wszystko zaplanowane. I to już to ten program, ten plan pojawił się po czasach napoleońskich. Nie wierzysz? No to mówię, zachęcam do obejrzenia filmików. To jest tak jak, co ma za przeproszeniem zad konia do nowoczesnych rakiet. Co może mieć wspólnego? Szerokość pupy konia, czyli zadu, z nowoczesnymi rakietami. Bardzo w krótki sposób ci powiem, co jedno ma z drugim wspólnego. Mianowicie, na podstawie szerokości zadu konia są projektowane, były projektowane tunele. Bo tam miały wejść dwa konie na raz. Tunele, większe bramy, szerokość dwóch zadów końskich. No dobra, ale co to ma dalej do rzeczy? A no jak powstawała kolej, to szerokość szyn oraz szerokość wagonów też była dostosowana do dwóch szerokości zadów końskich. Mam mówić dalej, czy już wszystko wiesz? No, części do rakiet jakoś trzeba przewozić. Przewozi się je koleją. No to mamy szerokość tą dwóch zadów końskich. Stąd proste. Takich zaszłości mamy więcej w różnych dziedzinach. W tym między innymi, w tym jak działa dzisiaj współczesna szkoła. O tym dowiesz się z tego filmu, który zachęcam, żeby zobaczyć. Ale my
Przejdźmy teraz dalej. W szkole nie uczą nas finansów, psychologii, wielu innych rzeczy, ale też nie uczą nas zarządzania czasem. A to akurat jest też bardzo istotna umiejętność. Nie tylko przy uczeniu się, nie tylko przy przygotowaniu się do egzaminów, sprawdzianów, różnych tego typu rzeczy, ale też później w pracy, w biznesie. Tego nie uczy nas szkoła. To możesz się nauczyć dopiero dodatkowo. A to akurat będzie ci potem bardzo potrzebne. Tutaj odwołam się znowu do przykładu człowieka, który prowadzi swój biznes i zgłosił się do mnie, twierdzi, że nie ma klientów. Zapytałem go w takim razie, jak wygląda twój dzień w pracy? W jakich godzinach? No ja nie rozumiem. W jakich godzinach masz otwarty biznes? No od 8 do 16. Okej. Ilu masz w tym czasie klientów? No różnie. Proszę bardzo, to weźmy dzień wczorajszy. Ile wczoraj miałeś klientów? 2. Okej. Ile obsługujesz jednego klienta? No godzinę. Okej. Czyli wczoraj z 8 godzin, które pracujesz, 6 było wolne, a 2 poświęciłeś na klientów. To proszę mi powiedz, co robiłeś przez te 6 godzin? No nic, no czekałem na klientów. No właśnie, nic nie robiłeś, ale byłeś w pracy. Masz zarządzać czasem. Skoro klientów nie ma, to wykonujesz inne rzeczy, które masz w tym czasie robić. Nie jesteś w ZUS-ie, nie pracujesz w Urzędzie Skarbowym, ZUS-ie czy innej takiej instytucji, gdzie idziesz sobie robić herbatę. Tylko siedzisz i robisz. Musisz obudzić sobie tego złego szefa, który powie, gdzie kurde, do roboty, tu mobbing panuje w tej firmie, siadać i robić. Skoro jest 6 godzin, które masz przeznaczone na firmę, to masz je wykorzystać dla firmy. Ile zdążyłeś w tym czasie wysłać maili? Ile zdążyłeś stworzyć nowych postów w social mediach? Ile stworzyłeś grafik lub zamieściłeś grafik w social mediach? Do ilu klientów w tym czasie zadzwoniłeś? Na jakich forach się w tym czasie udzielałeś? To jest zarządzanie czasem, to jest zdobywanie klientów, to jest szukanie klientów. Widzisz? Tak to działa. Zarządzanie czasem. Bardzo istotna umiejętność. Bardzo się w życiu przydaje. Nawet w tym, że wiele osób twierdzi, że tak w ciągu dnia to w ogóle nie ma czasu. No ale popatrz. 8 godzin pracujesz. Załóżmy, że wiedziesz wygodne życie, więc 8 godzin śpisz. To jest 16 godzin z doby. No niech ci nawet dojdzie, że jeszcze 2 godziny na dojazd, przyjazd, tam zrobienie zakupów, tak? No to mamy 18. Zostaje ci jeszcze 6 godzin. Co robisz przez te 6 godzin? Ile czasu spędziłaś nad komputerem, telewizją, Netflixem, nie wiem, innymi rzeczami? 6 godzin. Umiesz zarządzać tymi 6 godzinami? Czy przez te 6 godzin udało ci się wygospodarować, nie wiem, pół godziny na ćwiczenia, na rozwój swojej kondycji, na to, aby nauczyć się czegoś nowego, może poczytać jakąś książkę? Ile czasu z tych 6 godzin udało ci się poświęcić na rozwój? Nic? 6 godzin to za mało? Naprawdę? Wyłącz wszystkie przeszkadzacze, zostaw sobie tylko zegar. Nie zacznie ci się ten czas dłużyć?
Tu zachęcam do takiego ćwiczenia, które w założeniu ma uspokajać mózg. Ustaw sobie minutnik na 10 minut. Po czym siądź, zamknij oczy i zmuś swój mózg do tego, że o niczym ma nie myśleć. Ale nawet nie ma myśleć o tym upływającym czasie oraz o tym, że 10 minut mija. Wiesz, jak będzie ci się czas dłużył? Te 10 minut to będzie bardzo długo. Spróbuj. Proste ćwiczenie. No już nie wspomnę o starym tam dowcipie, że jak ktoś planki robi, czyli te deski, tak? To wtedy widzi, jak czas mija szybko. Powoli. Bardzo powoli. W dzisiejszym filmie starałem ci się pokazać kilka ciekawych rzeczy, które no, warto by było, aby uczyć w szkole. Niestety tak nie jest. Jeżeli jesteś nauczycielem, może uda ci się chociaż część tych rzeczy wdrożyć i pokazać uczniom. Jeżeli jesteś uczniem, spróbuj dotrzeć do bardziej światłych nauczycieli, których posiadasz i spróbuj ich przekonać, że warto by, aby takie umiejętności wam przekazać. Uważam, że do tego chociażby powinna służyć godzina wychowawcza, bo to nie jest czas na opowiadanie tylko, co tam Jasiu przeskrobał, czy Pawełek, czy tam inna Basia, tylko do tego, żeby też nauczyć się takiego przysposobienia do życia, niekoniecznie w rodzinie. Dalej, jeżeli jesteś rodzicem, to do ciebie należy to, aby z twoim dzieckiem to przerobić. Czego nie uczą w szkole, ty jako rodzic masz obowiązek nauczyć swoje dziecko. Czy ty odrobiłaś swoje lekcje w tym zakresie? Ja wiem, że na rodziców, szczególnie ostatnio, zostało zrzuconych bardzo dużo rzeczy. To jest bardzo wygodna ta szkoła online, oczywiście dla tych, którzy nie pracują. Dla tych, którzy pracują, to jest masakra. Dzieci się niewiele uczą i tak naprawdę są zmęczone, jak ty wracasz po pracy do domu. Ale jednak jest weekend, jest jakieś inne możliwości. Przemycaj te treści. Postaraj się nauczyć swoje dziecko tego, co możesz. Jeżeli nie masz dzieci, nie ciesz się. Żyjesz w społeczeństwie. A to oznacza też to, że masz w stosunku do tego społeczeństwa jakieś zobowiązania. To oznacza, że też możesz mieć pewien wpływ na wychowanie dzieci przez sąsiadów, przez twoją rodzinę i tak dalej. Możesz być fajny wujek, ciotka dająca cukierki, ale ten wujek, który czy ciotka dająca cukierki, może też przy okazji nauczyć na przykładzie tych cukierków chociażby finansów. Także ten film nie jest tylko dla tych, którzy mają dzieci, chodzili do szkoły, chodzą do szkoły, czy będą chodzić do szkoły, czy już skończyli szkołę i się cieszą. Tylko jest właściwie dla wszystkich. Takie było jego założenie. Więc moja wielka prośba, jeżeli możesz, to proszę cię, udostępnij go znajomym, rodzinie, wszystkim tym, którym powinno zależeć na tym, aby to pokolenie, które przyjdzie po nas, miało już tę wiedzę, te umiejętności, żeby to byli lepsi, wspaniali ludzie. Mimo wychowywania się w trudnych czasach, my też się wychowywaliśmy w różnych trudnościach, bo od wielu, wielu lat tak to jest. A jednak mimo wszystko próbujmy. Przekazujmy tą wiedzę, zostawiajmy po sobie te kamienie milowe na tym przykładzie.
Także bardzo Cię proszę, udostępnij ten odcinek, czy korzystając z linków polecających, czy po prostu wklej do maila, wyślij, czy na udostępnij w social mediach, Facebooki, Twittery, może na Instagrama link do tego, nie wiem, może LinkedIna, no udostępnij to innym, bo takie będą losy narodu jak młodzieży chowanie. To skąd ja tę myśl znam? A nie wiem, to taki konkurs. Jeżeli wiesz, kto to powiedział, napisz w komentarzu. Dziękuję. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie mojego filmu, za to, że udało Ci się dotrzeć do tego momentu. Zapraszam do oglądania kolejnych. Mam nadzieję, że będą dużo ciekawsze. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Życzę. Dziękuję. Do zobaczenia.